Dzień dobry, Jolanta Pieńkowska. Specjalne wydanie wiadomości. Zmasowany i największy w historii atak terrorystów na Amerykę. Płoną World Trade Center w Nowym Jorku i Pentagon w Waszyngtonie. Tuż przed 15 naszego czasu porwany samolot American Airlines Boeing 767 lecący z Bostonu do Los Angeles uderzył w jedną ze 110-piętrowych wież World Trade Center w Nowym Jorku. 18 minut później drugi, nieco mniejszy samolot uderza w drugą z wież. Jedna z wież runęła godzinę po zamachu. Druga z wież chwilę później, a to, co Państwo widzą, to drugi samolot, który uderza w wieżę World Trade Center. Wciąż trudno mówić o liczbie ofiar, ale władze Nowego Jorku obawiają się, że w zamachu na World Trade Center mogło zginąć tysiące osób. Szef nowojorskiej policji, Howard Safir, oświadczył, że trzeba się przygotować i tu cytuję, na straszliwe straty w ludziach. To wszystko, co zostało z budynku World Trade Center w Nowym Jorku na Manhattanie. Mniej więcej w tym samym czasie trzeci samolot, prawdopodobnie też porwany, tym razem był to Boeing 757, uderzył w budynek Pentagonu w Waszyngtonie, to siedziba amerykańskiego Departamentu Obrony. Pentagon płonie, część budynku zawaliła się i nie wiadomo, czy wszystkich udało się stamtąd ewakuować. Ewakuowano już Biały Dom i Kapitol. Przed Departamentem Stanu wybuchł samochód pułapka. Chwilę później eksplozja nastąpiła też na Kapitolu. Ewakuowane są wszystkie budynki federalne w Waszyngtonie. Świadkowie mówią, że tam również doszło do wielu eksplozji. W całej Ameryce zamknięte zostały wszystkie lotniska, wstrzymano wszystkie loty. Loty przez Atlantyk kierowane są na lotniska w Kanadzie, a wszystkie samoloty, które wystartowały z Polski do Stanów Zjednoczonych, są zawracane. Pozostałe loty z Polski do Ameryki odwołano. Prezydent George Bush, który był na Florydzie, w specjalnym oświadczeniu zapowiedział, że Ameryka wydaje zdecydowaną walkę terroryzmowi, a FBI już rozpoczęło śledztwo, które ma ustalić sprawców tych zamachów. Ponad pół godziny temu rozbił się kolejny samolot pasażerski Jumbo Jet, tym razem koło Pittsburgha w Pensylwanii. Wciąż nic nie wiadomo o liczbie ofiar. Natomiast w kierunku Waszyngtonu leci kolejny porwany samolot pasażerski. Amerykańskie źródła podają, że kieruje się w stronę Pentagonu. Nad Białym Domem, w którym, przypomnijmy, nie ma już nikogo, latają wojskowe myśliwce. Stany Zjednoczone ewakuują niektóre swoje ambasady na świecie. To obraz Białego Domu, nad którym latają myśliwce patrolujące przestrzeń powietrzną. W Białym Domu nie ma już nikogo. Wszystkich ewakuowano dwie godziny temu z obawy przed zamachem i na ten święty dla Amerykanów budynek. Stany Zjednoczone ewakuują niektóre swoje ambasady na świecie. Ewakuowano już pracowników z ambasad w Wilnie i Buenos Aires. To, co Państwo widzieli przed chwilą, to tak właśnie wybiegają ludzie z Białego Domu. Mówi się o przerażeniu i panice. I w Waszyngtonie, i w Nowym Jorku trudno się dziwić. Kilkanaście minut temu, to wciąż zdjęcia Białego Domu, kilkanaście minut temu ewakuowano też siedzibę CIA w Langley pod Waszyngtonem. Brytyjska telewizja Sky News, powołując się na źródła w Stanach Zjednoczonych, podała, że władze lotnictwa cywilnego nie mogą się doliczyć kilku samolotów pasażerskich. To jest oświadczenie prezydenta George'a Busha, który wizytował jedną ze szkół na Florydzie. Natychmiast przerwał swoje spotkanie. Samolot Air Force One leci już z Florydy do Waszyngtonu. Prezydent w tym oświadczeniu zapowiedział, że FBI podejmie szeroko zakrojone
śledztwo, by ustalić, kto stoi za tymi zamachami i że Ameryka zrobi wszystko, by nie poddać się terroryzmowi i będzie zdecydowanie z terroryzmem walczyć. Już tam na miejscu na Florydzie prezydent i towarzyszące mu dzieci, a także oficjalna delegacja rządowa uczciły minutą ciszy pamięć wszystkich tych, którzy zginęli w tych zamachach. Jeszcze wtedy prezydent George Bush wiedział tylko o zamachu na World Trade Center. Do zamachu przyznała się organizacja terrorystyczna Demokratyczny Front Wyzwolenia Palestyny. Później jednak jeden z członków tego frontu zaprzeczył, że ta organizacja stoi za zamachami. Za chwilę zobaczą Państwo to, co w tej chwili dzieje się na ulicach Palestyny. I to mogłoby świadczyć o tym, że jednak Palestyńczycy stoją za tym zamachem. To wielka radość na ulicach palestyńskich miast. Ludzie są szczęśliwi, że taka tragedia zdarzyła się właśnie w Stanach Zjednoczonych. Cieszą się z tego, co się tam stało. Amerykański sekretarz stanu Colin Powell zapowiedział niezwłoczny powrót z Peru do Waszyngtonu. Powiedział o wielkiej tragedii, która spotkała Amerykę i zapowiedział: dowiemy się, kim są ci, którzy za to odpowiadają i pociągniemy ich do odpowiedzialności. Prezydent Rosji Władimir Putin wyraził najgłębszy żal z powodu straszliwej tragedii, jaka dotknęła Stany Zjednoczone. Putin złożył też kondolencje amerykańskiemu narodowi. To jest oficjalny komunikat Kremla. A prezydent Francji, Jacques Chirac, który dziś był w Bretanii, w zachodniej Francji, przerwał wizytę i natychmiast wrócił do Paryża na wieść o tym, co stało się w Stanach Zjednoczonych. Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder zwołał posiedzenie Federalnej Rady Bezpieczeństwa. Bundestag przerwał debatę budżetową, wstrzymano wszystkie loty do Stanów Zjednoczonych z największego niemieckiego lotniska we Frankfurcie nad Menem. To, co Państwo widzą w tej chwili, to płonący budynek Pentagonu, czyli siedziba amerykańskiego Ministerstwa Obrony. Z ostatnich informacji wynika, że część budynku zawaliła się. Nie wiadomo, czy wcześniej udało się ewakuować wszystkich pracowników. To jest godzina, są w Ameryce są w tej chwili wczesne godziny ranne. Amerykanie zaczynają pracę o 8:30. Zamach był dokładnie wymierzony w te godziny, kiedy właściwie wszyscy są w biurze. Oświadczenie w sprawie tego, co stało się w Stanach Zjednoczonych, wydał także prezydent Aleksander Kwaśniewski. Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z niewyobrażalnym aktem terrorystycznym, o którym dotychczas czytało się jedynie w powieściach, które zresztą zwykliśmy wtedy oskarżać o przesadę. Myślę, że w tym momencie jest czas, aby powiedzieć, iż współczujemy wszystkim rodzinom i bliskim ofiar, bo tych ofiar musi być bardzo wiele. A jednocześnie, co chcę powiedzieć jako prezydent Rzeczpospolitej, w pełni solidaryzujemy się z narodem amerykańskim, z władzami Stanów Zjednoczonych, z prezydentem Bushem we wszystkich działaniach, które podejmie przeciwko międzynarodowemu terroryzmowi. Dla takich aktów, dla takiej agresji, dla takiego łamania podstawowych praw nie może być zgody nigdzie i nigdy. I chciałem to we własnym, ale jestem przekonany i Państwa, i moich rodaków w imieniu jasno powiedzieć. To było oświadczenie prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja tylko przypomnę, że Ameryka przeżywa największą w swojej historii tragedię, ataki terrorystyczne na World Trade Center w Nowym Jorku, w którą uderzyły dwa samoloty. Obydwie wieże tego budynku runęły. Samolot uderzył też w siedzibę amerykańskiego Ministerstwa Obrony, w budynek Pentagonu. Część budynku zawaliła się. Pentagon płonie. Samochód pułapka wybuchł przed budynkiem Departamentu Stanu. Ewakuowano wszystkie budynki federalne. Przed chwilą telewizja CBS podała niepotwierdzoną jeszcze informację o tym, że samolot pasażerski rozbił się w letniej rezydencji prezydenta Stanów Zjednoczonych w Camp David. Wiemy też o tym, że Boeing 747 Jumbo Jet, największy z samolotów pasażerskich, rozbił się w Pensylwanii, niedaleko Pittsburgha. Kolejne wiadomości o godzinie 18:00. Zapraszam do zobaczenia.